Witam serdecznie, jestem Krzysiek i zapraszam do kursu Topologia i modelowanie kobiecej głowy. Ten kurs to rozwinięcie zagadnień tworzenia poprawnej topologii w modelowaniu organicznym. Zaś, kobieca głowa to tylko pretekst do poznania sposobów odwzorowania ludzkiej anatomii. Model podzielimy na obszary czyli okolica oczu, ust, nosa i ucha. Każdy obszar to osobna siatka. Będziemy je tworzyć bez zwracania uwagi na liczbę komponentów i ich wzajemne relacje. Dopiero na etapie łączenia obszarów postaramy się uzyskać spójną siatkę, co oznacza jej dostosowywanie i reagowanie na zaistniały sytuacje. Liczę, że takie podejście pozwoli Wam w przyszłości wymodelować każdą głowę, niezależnie od tego, jak bardzo różni się od tej, która była ostatnio na warsztacie. Oczywiście oprócz twarzy należy jeszcze utworzyć inne obszary. Zobaczymy jak zrobić to w miarę szybko i jak je kontrolować z pomocą modyfikatora wygładzającego oraz kratownicy. Osobne zagadnienie to modelowanie ucha, które zostało już poruszone w kursach Keylight, jednak w tym przypadku postaramy się dodać odrobinę więcej detali i zmodyfikować topologię tak, aby odwzorować pewne niuanse anatomii. Przed nami sporo materiału, tak więc zapraszam do lektury.